Ja widziałam rozjeżdżonego na plaster Niemca kolejami samochodem. Leżał w kolejinie samochodowej. Ja pytam się, która matka wie, gdzie jej syn jest pochowany, kto by nie był, Niemiec, Ruski, Polak, Anglik, ktokolwiek. Dla matki to było dziecko. Jak weszłam na Majdanek, zobaczyłam piec, gdzie jest na takich szynach palą człowieka. I to czyni wojna. I to czyni faszyzm zaczął. Pytam, po co? Przykre jest to, naprawdę. Jak w Lublinie naszą jedną koleżankę szła, bo rodzinna wróciła i zastrzelił tył, i ona szła z bratem, w mundurze wojskowym. Strzelił jej z pistoletu w tył głowy. Nie doszła do matki, która wróciła z Syberii. Słuchajcie, to są rzeczy, które wy w książce i w telewizji nie usłyszycie, szczególnie teraz. Tak przykro powiedzieć, ale te podziemie tak zwane, to ja się dowiedziałam po 30-40 latach, kiedy pojechałam ze swoim synem tam do Józefina i jeden z chłopaków, który mnie znał doskonale, powiedział: słuchaj Hanka, ty wiesz, że ty miała być zastrzelona? Ja pytam się, dlaczego? A co ja tutaj zrobiłam komu? Nie dość, że ja ciężko fizycznie na Syberii pracowałam, to jeszcze mam być zabita? Takie były układy. Układy były straszne. To miało być zabójstwo dokonane przez NSZ, tak? Tak. I dzisiaj też, jak ja widzę, jak idą chłopcy w Białymstoku, ja widziałam na filmie w telewizji z ręką taką wysadzoną, myślę sobie, człowieku, ty nawet nie wiesz, co ty robisz, co ty mówisz, i to młodzi ludzie. Ile trzeba pracy włożyć, żeby przekonać, co to jest nazizm, faszyzm. Okrutne. Wojna jest straszną rzeczą. Dziękuję. Ale naprawdę, pamiętajcie, cały nacjonalizm jest okrutny. Kochajcie ojczyznę. Ona jest nasza.